bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj wtorek, a więc dzień, przeddzień właściwie, kiedy ukaże się tygodnik Co Słychać. Mam w rękach akurat 41 numer tygodnika, a 784 w ogóle. Proszę Państwa, Mińsk może zaistnieć w historii naszego kraju. Nie przez komórki, które robią się młodsze, bo właśnie ostatnio Nagrodę Nobla otrzymali uczeni, którzy wymyślili, jakby odkryli takie komórki, a dzięki polityce. Otóż powstała w Mińsku koalicja PSL-u z PiS-em, może odzwierciedlić się w skali ogólnokrajowej. Zobaczymy, co będzie, ale jeśli dojdzie do takiej koalicji w skali ogólnopaństwowej, na pewno historia o mińskich koalicjantach nie zapomni. Właśnie piszę o tym w swoim wstępniaku, który jak zwykle, jak Państwo pamiętają, rozpoczyna tygodnik Co Słychać. Mińsk osiedlowy, Mińsk spółdzielczy, Mińsk wspólnotowy. Otóż coraz więcej spółdzielni się zaczyna rozpadać. W Mińsku jeszcze nie, ale powstają nowe wspólnoty i jedna właśnie z nich całkowicie się postanowiło odgrodzić od innych. Powstał 2,5-metrowy mur i o tym piszemy w artykule Wzięli, opisali. Getta w siatce. Krew też zalewa. Co to takiego jest, proszę Państwa, że niektórych zalewa woda, a niektórych krew? Akurat osiedle mińskie, w Mińsku Mazowieckim jest takie osiedle, które będzie zalewała woda, zalewa od 32 lat, ale również jak mieszkańców zalewa krew. Dlaczego? No bo są inne osiedla, które są robione wcześniej, modernizowane ulice, akurat to osiedle nie. Które to jest osiedle? Gdzie zobaczymy właśnie, jak mieszkają ludzie? O tym na stronie 5 w naszym tygodniku Co Słychać. A przy okazji bardzo ważna wiadomość. Otóż okazało się, że nie będziemy musieli chować naszych zmarłych w Ignacowie. Zresztą miasto nie dogadało się z gminą. No a skoro się nie dogadało, to teraz burmistrz poszerza cmentarz komunalny. Będzie nowych 100 miejsc grzebalnych, ale cóż to jest 100 miejsc, jak nas tak dużo odchodzi? Myślę, że niedługo problem wypłynie znowu i za rok znowu będziemy mieli problem naszego cmentarza komunalnego. Proszę Państwa, mechanik ma różne okazje do świętowania. A jedną z ostatnich było 40-lecie oddania budynku zespołu szkół zawodowych numer 2 do użytku. Co tam się działo? No przede wszystkim zasadzono 40 drzewek i przy każdym drzewku uczniowie, nauczyciele, obecni byli, robili sobie zdjęcia. Jak to było? Co to było? Na stronie 7 naszego tygodnika. No i oczywiście numer, najważniejszy artykuł tego numeru, czyli złoci nie na dzieci. Na okładce mamy złotych na dzieci, a w środku są złoci nie na dzieci. Skąd taki paradoks, taka niekonsekwencja? Otóż okazało się, że wśród 24 obecnych par podczas uroczystości w Pałacu Dernałowiczów tylko jedna para miała czwórkę dzieci. A jak kto ma czwórkę dzieci, to Państwo doskonale wiedzą, że redaktor naczelny, czyli ja, taką parę nagradzam. A więc jedyna para, Państwo Kuciowie, otrzymają ode mnie nagrodę, o czym jest również w tygodniku Co Słychać. I również przedstawiamy złote gody w naszej telewizji Co Słychać. Co Słychać TV. Proszę Państwa, mamy 27 radnych powiatu. Widać to w naszej tabeli na stronie 11, ale nie
Nie rzecz w tym, że jest ich 27, a rzecz w majątku, który zgromadzili. Aż 70 milionów złotych mają nasi radni powiatu. W pensjach, maszynach, ciągnikach, autach i oczywiście na kontach. Z tym, że na kontach bardzo mało, a więc inwestują bardzo dobrze. Przy czym rozbieżność między najbogatszym a najbiedniejszym radnym to ponad 25 milionów złotych. Jak to możliwe, żeby tacy krezusi i tacy biedacy dostawali się do rady? To państwo wybierają, my tylko to opisujemy. A jak się przedstawiają kolejne majątki kolejnych radnych, to przeczytacie państwo na stronie 11. I można tak długo jeszcze omawiać tygodnik Co Słychać, strona po stronie. W każdym razie chciałbym zwrócić uwagę, że mamy bardzo wiele artykułów, bardzo ciekawych, nie tylko te, o których mówiłem, a niektóre z nich są pokazywane w naszej telewizji Co Słychać. Także sportowe, także ostatnia olimpiada integracyjna będzie w naszej telewizji Co Słychać, kiedy to maluchy zmagali się w różnych konkurencjach sportowych. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz, że mamy cały czas dodatek, tak to nazywamy, część Co Słychać u sąsiadów. Chcemy rozczytać w naszym tygodniku sąsiadów, ale chcemy również, by sąsiedzi poznali Mińsk Mazowiecki i całą ziemię mińską. Zapraszam do pisania do nas, do kręcenia filmów, do przysyłania reportaży, zarówno tych pisanych, jak i filmowych, po to, żebyśmy mogli z państwem współpracować po pierwsze, a poza tym podzielić się państwa radościami, smutkami i wszystkim, o czym państwo marzą, myślą, czego wam brakuje i czego macie dostatek. Następne omówienie tygodnika za tydzień. Ale proszę państwa, zanim ten tydzień minie, my będziemy w terenie, będziemy z państwem, będziemy filmować, będziemy opisywać i już w środę, nie tylko tę środę, a w następną również ukaże się kolejny numer tygodnika. A w międzyczasie zachęcam do oglądania telewizji. Myślę, że tam również znajdziecie państwo siebie i dla siebie. Dobranoc państwu. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co Słychać TV. Sprawnie ranią usta, zamykają pośpiesznie bramy każdej świątyni. Pośród oczy niemego tłumu byliśmy niewidzialni. Pamięć bez trudu odtwarza kształty łez radości. Niespokojny wiatr łka w zakamarkach ulic. Pociągi zamarzają w kolejnach bez nadziei. Gwiazdy spadają za szybko na dobrą wróżbę. Księżyc wtulił się w mgłę za ławicą dżdżów. Ikony czas pokrzywił, mają dziś wzrok trupi. Ostatni niewysłany list spływa w czeluść duszy. Tylko anioł dziś przyszedł, wcale się nie złości. Nie tylko drzewa szepcze, giną bez miłości. Potoki gniewy słów sprawi ranią usta, zamykają pośpiesznie bramy każdej świątyni. Pośród oczu niemego tłumu byliśmy niewidzialni. Niespokojny wiatr, upadł jak na markach.
szybko. Na dobrą wózbę księżyc wpłynął się w łeb. Za ławicą ikony czas poczyni. Mają dziś wzroki ostatni niewyspani. Spływa w czeluść duszy. Tylko anioł dziś przyszedł, wcale się nie złości. Nie tylko trzeba się czekać, giną bez miłości. Giną. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Dzień dobry, zapraszamy. O, teraz rozumiem. Bardzo dziękuję. Od razu filmuję. Dzień dobry. Pan Lorenz Zdanowski.
brawa, też nie król. Jest z nami również nasz przyjaciel, przedstawiciel Krosów, pan Mataszkiewicz, który wielokrotnie wspiera naszą szkołę. Dziś nasi nauczyciele, którzy nam przygotowali dla Państwa wiele atrakcji, będą występy, taneczne, śpiewające, będą również męczą.
każdy wy. Cebula. Nie, cebula są za pierwsze miejsce. Kurczak po Teraz będzie tak. Trzecie miejsce w kategorii wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki dla pani Anny Michalczuk za zajęcie trzeciego miejsca. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Ze złotych łanów twoich włosów, zza wzgórz i dolin twoich piersi, zabrałem z myślą czas rozkoszy, by już nie pisać smutnych wierszy. Z nieba błękitu twoich oczu i karminowych twoich ust szept twój daleki. Nie wiem o czym, bo słyszę tylko krwi cichy plusk. Nie znajdę tutaj twego uśmiechu. Tutaj nie spotkam nas pośród fal. Tutaj nie myślę nawet o grzechu. Tu jest inaczej. I nawet żal. Dziękuję.
spotkam nas pośród fal. Tutaj nie myślę nawet o grzechu. Tu jest inaczej, a inaczej. Tu jest inaczej, a jednak żal, jednak żal. Jednak żal. Jednak żal. Jednak żal. Słychać TV.
Flaga olimpijska zawieszona, symboliczny ogień olimpijski płonie, rydwane ognia odegrane. Witam Was serdecznie wszystkich gorąco na 5. integracyjnych igrzyskach sportowych. Was witam przede wszystkim bardzo gorąco, bo dla Was jest to bardzo ważne wydarzenie. A jakby symbolem i potwierdzeniem tego, że jest to wydarzenie również ważne w życiu miasta, jest obecność z nami tutaj ważnych osób w mieście, na czele z burmistrzem miasta Mazowieckim, panem Marcinem Jakubowskim. Przywitajmy pana burmistrza gorąco. Jest z nami również przedstawiciel Rady Miasta, radna pani Iza Rombel, wielka przyjaciółka oświaty. Jest z nami również pani dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2. Przywitajmy gorąco panią oświatę. Jest również z nami pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Witamy gorąco. Ja chciałbym wam tylko życzyć tego, aby w imię hasła integracja przez sport dzisiejsze wydarzenie było dla was przede wszystkim wydarzeniem integracyjnym, a sport i zabawa była tylko środkiem i drogą do tej integracji. Poproszę o zabranie głosu pana burmistrza. Moi drodzy, mamy, jak powiedział pan dyrektor, olimpijskie koła, mamy olimpijski ogień, tak więc mi nie pozostaje nic innego, tylko ogłosić, że piąte integracyjne igrzyska sportowe uważam za otwarte. Jesteśmy na piątym igrzyskach integracyjnych. Pani Marzeno, jaka jest idea tych piątek, tak? Czyli spotykamy się przede wszystkim po to, żeby integrować środowisko szkolne, które zajmują się wychowaniem. Niepełnosprawność duchowa, psychiczna, tutaj te dzieciaki, które tutaj mamy.
Znaczy tak, ruchowej tutaj nie ma, absolutnie. Jest to na pewno niepełnosprawność umysłowa. Jest tu, jeżeli chodzi o wymienienie niepełnosprawności, autyzm. I są tu dzieciaki z pewnymi trudnościami, jeżeli chodzi o przyswajanie wiadomości i umiejętności szkoły. Dzieci też słabo słyszące. Tak. To też im może pomóc sport, jakoś tam się zintegrować z tymi dziećmi, jakoś nauczyć się ruchów, tak? To znaczy, żeby poznawać, tak? Słabo słyszymy, żeby poznawać ruchy tych innych dzieci, jakoś wymieniać. Znaczy, wie pani co, poprzez naśladownictwo na pewno, prawda? Jeżeli tutaj nie są w stanie, to z tym, że my nie mamy takich dzieci, które mają głęboki niedosłuch, prawda? Że trzeba by było się tutaj porozumiewać w jakiś specjalny sposób, prawda? Jak to robią surdopedagodzy. Ale na pewno, jeżeli się nie uda i nie dosłyszą, prawda, to mają swoich kolegów, którzy naprawdę świetnie już wyczuwają sytuację, ale też przez naśladownictwo swoich zdrowych.
Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Ostatnie śniadanie. Siądźmy do stołu, kochanie. Już czas dziś wybić milczenie. Porannych dumań zjedzmy na śniadanie. Zawiń mi jeszcze w papier zapomnienie. Tak błyskawicznie odgadłaś mój zamiar, gdy dziś leniwie wstawałem z pościeli. Jeszcze twoje usta w pamięci pozdrawiam. Jeszcze oczy twoje z okuta nadziei. Drzwi niedomknięte coś trzeszczą w zawiasach i budzą sąsiadów. Lecz nie o tej porze codziennie ci nosiłem piasek na obcasach. Gdy zapomnisz, powiedz. Lepiej jest czy gorzej? Dziękuję Państwu. Jedzę. Siądźmy do stołu, kochanie. Już czas dziś wypić milczenie. Porannych dumań zjedzmy na śniadanie. Zawiń mi jeszcze w papier zapomnienie. Tak błyskawicznie odgadłaś mój zamiar, kiedy leniwie wstawałem z pościeli. Jeszcze usta twoje w pamięci pozdrawiam, jeszcze oczy twoje z okruchem nadziei. Jeszcze usta twoje w pamięci pozdrawiam, jeszcze oczy twoje z okruchem nadziei. Drzwi niedomknięte coś trzeszczą w zawiasach, budzą sąsiadów, lecz nie o tej porze. Codziennie ci nosiłem piasek na obcasach. Gdy zapomnisz, powiedz, lepiej jest czy gorzej. Codziennie ci nosiłem piasek na obcasach. Gdy zapomnisz, powiedz, lepiej jest czy gorzej. 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 Nie w marynarce, ale założyłem tę skórzaną kamizelkę tylko dlatego, by przypomnieć sobie pewną eskapadę sprzed 10 lat. Był luty 2002 roku. Wtedy właśnie grono dziennikarzy, polskich dziennikarzy, wyjechało do Izraela, by zobaczyć Ziemię Świętą, by zobaczyć Państwo Izrael i by zobaczyć Palestynę. Z tamtego czasu pamiętam doskonale wszystko. Wszystkie miasta izraelskie, ludzi, basary, piękne plaże, no i oczywiście główny cel, czyli opisanie państwa Izrael, opisanie rzeczywistości żydowskiej i arabskiej również w tamtym czasie. Zanim Państwo obejrzą film, krótki film o tej wizycie, chciałbym powiedzieć, że w Srebrnych Źródłach, w pierwszym tomie Srebrnych Źródeł, mamy Łzy Palestyny, czyli reportaż
właśnie z tej wizyty w Izraelu. Reportaż piękny, dziwny i taki, który zawsze będę pamiętał i zachęcam do Państwa również do przeczytania właśnie tego materiału ze srebrnych źródeł. Przeczytam tylko końcówkę, kiedy już był czas na lot do kraju. Samolot podrywa się z ognistej płyty lotniska na północ, tam w dole wśród oliwnych ogrodów płacze Palestyna. Dziś rzewniej niż przed wieki swoich krwawych dziejów. Kto tam był i ją zrozumiał, będzie płakał razem z nią przez kolejne wieki. Ale nawet największy żal nie zmieni łez cierpienia w łzy szczęścia. Dopóki ziemia obiecana nie zmieni się w prawdziwie świętą. Już Państwo ocencie, czy 10 lat wystarczyło, by Palestyna, by ziemia święta, o której każdy marzy, by tam pojechać, stała się ziemią świętą. Życzę miłego oglądania. Dziękuję. Pierwszy raz w Izraelu, pierwszy raz w Jeruzalem i jestem po prostu zachwycona, zauroczona, że pomimo tego wszystkiego, co się pisze, że jest to kraj w stanie wojny, jest tu tak pięknie, jest to kraj tak czysty, tak zadbany, miasto jest zdumiewające. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w świętym miejscu dla trzech największych monoteistycznych religii. Jestem bardzo szczęśliwa, że wszyscy tutaj są tak gościnni. I dla dziennikarza jest bardzo ważne, żeby nasycić się atmosferą danego kraju, żeby przeżyć i wrócić do korzeni. I to jest dla mnie bardzo ważne. Na tej ziemi spędziłem 4 lata. Tu studiowałem, tu poznawałem historię, religię, kulturę. Wracam tutaj po 15 latach i za każdym razem to miejsce jest miejscem magicznym. Jest miejscem, gdzie nasze życie, to co jest naszym korzeniem w naszym życiu religijnym, można powiedzieć, odkrywamy na nowo, doświadczamy na nowo. Jest to miejsce, gdzie poznajemy bardziej siebie, gdzie przybliżamy siebie do siebie i do Boga. היסטורי של מפגש שנתי של עיתונאי התיירות של פולין 150 במספר, תקופה לא קלה, פברואר 2002. יחד עם זה השוק הפולני שהוכיח כבר את עצמו בוודאי יקבל תנופה אדירה של 150 אנשי תקשורת שיפרסמו ויחשפו את המוצר התיירותי אפילו בתקופה כזאת ויספרו כמה מגוון כאן, כמה נעים כאן וכמה בטוח כאן אפילו בתקופה כזאת לסייר. Thank you.
Welcome everyone. I'm delighted to welcome you to our capital. And I'm indeed very happy that you chose to come at this time to spend some time with us here in Israel in general and in Jerusalem in particular. Memory, in the end of our trip, this is the materials we prepare for this forum. We have a very good speaker like General Hermaszewski, if you know. Yes. Very impressive. So, toda rada. Toda raba. Thank you very much. Lekitraut, Lekitraut. Thank you very much, my friend Yehuda Shen. And I want to introduce again all of my colleagues from Ministry of Tourism. It's a great honor to have such a distinguished group like you, 150 reporters from Poland. Jestem tak wzruszony faktem, że przebywam w tak historycznym miejscu, że naprawdę brak mi słów na określenie tego, co przeżywam w tej chwili. Jest to wielka historia ludzkości, ale fakt, że to zostało tak pieczołowicie odrestaurowane, to jest bogactwo nas wszystkich ludzi. Powinniśmy się tym szczycić, tą historią i bardzo ją pielęgnować. Tego życzy każdy sobie i ja także wszystkim słuchającym tego mojego krótkiego wystąpienia. Przeżyłam wspaniałą przygodę w Izraelu. Byłem tu 10 lat temu. Cudowny kraj, który cierpi teraz brak turystów, ale czuję się tu bezpiecznie, spokojnie. Masada jest niepowtarzalnym przeżyciem. Dla Polaka, który darzy Izrael głębokim uczuciem, ta przygoda można się tylko porównać
z przeżyciami w Polsce tych żydowskich tragicznych śladach. Tak, już jestem po raz pierwszy w Izraelu. Bardzo dużo czytałam na ten temat i jestem po prostu oszołomiona. To jest słowo, które najbardziej pasuje, oszołomiona. Widziałam różne kraje, trochę podróżowałam, ale to, co mogę powiedzieć o Izraelu, to jest jedna rzecz. Ja po prostu tutaj czuję jakby, czuję ducha historii. To jest niesamowite uczucie. I dlatego zachęcam jakby wszystkich, żeby przyjechali do Ziemi Świętej i poczuli to samo. Szanowna Pani Burmistrz, Panie i Panowie, wszystko to, co dobre, po prostu się musi kiedyś skończyć. Taka jest cecha zawsze tych wieczornych spotkań, pożegnalnych spotkań, ale myślę, że jest też jakaś chwila refleksji nad tym, co zdarzyło się przez te parę dni w Izraelu, w Natanii, w Tel Awiwie, w Jerozolimie, w innych pięknych miejscach Izraela. נתניה, העיר היפה ביותר בישראל אחרי ירושלים.
Co słychać? TV. I to by było na tyle żal słów i wspomnień i rozstań. Nie chciałeś zostać, motyle. Nie powiedziałeś, zostań. I to by było na tyle żal słów i wspomnień i rozstań. Nie chciałeś zostać, motyle. Nie powiedziałeś, zostań. I to by było nam tyle obietnic, co nic nie znaczyły. Czy policzyłeś, na ile kredytu ci dni pożyczyły? I to by było na tyle. Na więcej się nie zdobyłeś. Życie nie bywa azylem głupiej miłości, mój miły. I to by było na tyle żal słów i wspomnień i rozstań. Nie chciałeś zostać, motyle. Nie powiedziałeś, zostań. I to by było na tyle żal słów i wspomnień i rozstań. Nie chciałeś zostać, motyle. Nie powiedziałeś, zostań. Nie chciałeś zostać, motyle. Słychać TV.